Cześć wszystkim. Chciałbym zaprosić tutaj na kolejny, już trzeci film z tego cyklu, który właściwie nie jest cyklu, tylko serii, który przygotowałem o elektrochemii między innymi, znaczy głównie elektrochemii. Tym razem chciałbym się poopowiadać troszeczkę tak zbiorczo, przekrojowo o reakcjach metali z kwasami. Czy wszystko jest tak, jak należy? Czy podręczniki nam to mówią tak, jak należy? Czy takie reakcje rzeczywiście zachodzą? Skąd one w ogóle wynikają? To wszystko tutaj sobie poruszymy. Jak już mówiłem, to jest trzeci film z tej serii, którą przygotowałem. Polecam przed tym filmem obejrzeć film numer 2, żebyśmy wiedzieli, o czym mówimy, aczkolwiek ja też jeszcze, żeby łatwiej było się po tym wszystkim poruszać, to też jeszcze wiele rzeczy tutaj przypomnę i też to odniosę bardziej w stronę właśnie tych reakcji metali z kwasami. A teraz już zapraszam, ale zanim jeszcze zaproszę, to chcę tylko uspokajająco powiedzieć, że podręcznik lada moment ruszy sprzedaż, ja tylko jeszcze czekam na to, aż informatyk mi dostarczy gotowy kanał sprzedaży i wtedy on już będzie dostępny. Tylko na to czekamy, także proszę jeszcze o chwilę cierpliwości albo niecierpliwości, co tam kto woli. A tymczasem zapraszam na już ten właściwy temat. Najpierw zaczniemy troszeczkę o kwasach. Kwasy generalnie dzielimy tak podstawowo na utleniające i na nieutleniające, przy czym no, różnica między nimi jest taka, że w przypadku nieutleniających tym właściwym utleniaczem jest proton, który oddysocjowuje od cząsteczki kwasu, natomiast w przypadku utleniających tym właściwym utleniaczem jest reszta kwasowa. Zamiast tego protonu oddysocjowującego to właśnie ta reszta kwasowa. Ale musimy pamiętać o tym, że kwas to nie jest pojęcie absolutne i to, co tutaj mówimy, te reakcje, o których tu dzisiaj będziemy mówić, to nie są reakcje, w których te związki wykazują swój kwasowy charakter, tylko są to reakcje redox i o tym trzeba pamiętać, że my tutaj mówimy o reakcjach, w których te związki zwane pospolicie, ale niezupełnie prawidłowo, bo jest to zaszłość historyczna i taki tradycjonalizm wśród chemików, że pewne związki nazywamy kwasami, to jest po prostu tutaj, one są akurat utleniaczami tych reakcjach, o których będziemy mówić, a nie kwasami w takim pełnym tego słowa znaczeniu. No to przejdźmy kawałeczek dalej. Jednym z narzędzi używanych do określania kierunku reakcji redox jest standardowy potencjał redukcji jakiegoś tam półogniwa. Tutaj akurat, ponieważ to częściowo, co mówię, dotyczy też na przykład ludzi zdających maturę, to na przykład mamy szereg elektrochemiczny metali z półogniwami metalicznymi. I to jest takie standardowo używane właśnie narzędzie do określenia kierunku na przykład reakcji metali z kwasami. Na przykład wodór wypierają metale aktywniejsze od wodoru. Pytanie, czy to są metale o potencjale ujemnym, jak czasem możemy gdzieś tam wyczytać albo usłyszeć. Ale zadajmy sobie teraz trzy pytania. Jeżeli to metal by miał potencjał, no to pytanie jaki? I jaki byłby na przykład dla żelaza, skoro tutaj w tym szeregu pojawia się razy 2? Drugie pytanie, to w takim razie, którą pozycję w szeregu aktywności metali zajmuje żelazo? Czy żelazo ma jakieś dwie aktywności? No to pytanie, jaką mu ustalić tę pozycję, jeżeli chodzi o aktywność? I trzecie, co by wynikało właśnie z tej tabeli, to czy w reakcji żelaza z kwasem solnym może powstać FeCl3? No właśnie, to jest dosyć ciekawa sprawa. Czy może powstać w takim razie FeCl3, bo potencjał, no ktoś może argumentować, przecież jest ujemny. To dlaczego by miało to nie iść? To sobie tutaj za chwilkę wyjaśnimy. Generalnie, czym jest w ogóle ten standardowy potencjał redukcji? To jest taka miara tendencji kationów metali, nie tylko kationów metali, ogólnie to możemy odnieść do innych indywiduów, do redukcji i opuszczania roztworu właśnie w postaci wolnego pierwiastka, wolnego metalu. Ale w drugą stronę to jest właśnie też taka miara tendencji metalu do utleniania i przechodzenia do roztworu w postaci kationów. Standardowy potencjał redukcji jest wyznaczony właśnie dla stanu standardowego, dlatego się nazywa standardowy, 298,15 Kelwina, 1000 hektopaskali i stężenie danego indywiduum, danych jonów, 1 mol na decymetr sześcienny. Tradycyjnie to, co mamy w tablicach, na przykład w tej tabeli na poprzednim slajdzie, to są potencjały wyznaczone dla wodnych roztworów.
Tak, właśnie one dotyczą wodnych roztworów. Ale potencjały redukcji można wyznaczać w różnych rozpuszczalnikach, niekoniecznie akurat w roztworach wodnych. Do tego za chwilkę też nawiążemy, bo to ma bardzo duże znaczenie pod kątem tego, o czym będziemy mówić. I to, co trzeba koniecznie pamiętać, to, że potencjał to nie jest wartość przypisana do żadnego metalu ani żadnej innej substancji, tylko do konkretnego półogniwa, czyli pary stanowiącej formę zredukowaną i formę utlenioną, czyli inaczej mówiąc, utleniacz i reduktor. Dlatego też na przykład, jakbyśmy tam wrócili, no to mamy to żelazo dwa razy, bo ale mamy tam różne dwa półogniwa. No dobrze. Przejdźmy kawałeczek dalej. Potencjał półogniwa zależy i od temperatury, i od stężenia. To ujmuje Nernsta. No gdyby metal miał mieć potencjał, no to by to była wartość stała. A tutaj się okazuje, że to zależy nawet od stężenia roztworu, w którym ten metal jest zanurzony. A zatem tu mamy to równanie Nernsta. Ono wygląda dosyć strasznie, ale wcale straszne nie jest. Jeżeli forma zredukowana, czyli na przykład właśnie wolny metal, jest poza fazą reakcji, no to ono nam się tak fajnie upraszcza. Jeżeli byśmy rozpatrywali takie półogniwo, no to w mianowniku wtedy nam to stężenie formy zredukowanej i zniknie, pojawi się ta jedyneczka. I jeżeli byśmy rozpatrywali właśnie taki stan standardowy, czyli temperaturę 25 stopni Celsjusza, to dla danego półogniwa właśnie cynkowego równanie to uprości się do takiej fajnej postaci i już to można się tym całkiem przyjemnie posługiwać. Jeżeli tu podstawimy kilka wartości stężeń, no to zobaczmy, że w zależności od stężenia ten potencjał nam spada ze spadkiem stężenia. Nie jest to co prawda spadek liniowy, ale generalnie on spada i nie jest też jakiś specjalnie duży, ale generalnie potencjał spada, co oznacza, że kationy cynku są coraz słabszym utleniaczem, gdy ten roztwór rozcieńczamy. No dobrze, i co jeszcze by z tego ciekawego wynikało? Mianowicie, czy w reakcji żelaza z kwasem solnym może powstać FeCl3. Odpowiedzmy sobie teraz na to pytanie trzecie. Mamy dwa razy to żelazo właśnie w tym szeregu tutaj w tabeli. No i zobaczmy. Chociaż zwróćmy uwagę, że to tam nie do końca jest nazwane szereg elektrochemiczny, czy tam szereg napięciowy metali. Mamy tutaj pierwsze półogniwo żelazowe i mamy jeszcze drugą reakcję połówkową, w którym żelazo 2 przechodzi w żelazo 3. I potencjał standardowy tej drugiej reakcji jest już dodatni. I tę reakcję dzieli, zobaczmy, przeszło volt różnicy. Tam około 1,2 V różnicy. Ale gdybyśmy to posumowali, no to otrzymamy tę reakcję właśnie trzecią, w której bezpośrednio żelazo przechodzi w Fe3+. I pytanie, co wtedy z potencjałem? No to jest, tutaj mamy daną wartość minus 0,04 V. Generalnie w przypadku takich reakcji złożonych, które są reakcjami następczymi, potencjał standardowy takiego półogniwa wyznacza się inaczej. Mianowicie korzysta się akurat z takiego równania, gdzie N to jest liczba moli elektronów w danej reakcji połówkowej, E0 tutaj to jest ten potencjał standardowy danej reakcji połówkowej i podstawiając te wartości, które tutaj mamy dane, zobaczmy, że otrzymujemy minus 0,041 V. Czyli to samo, co jest tutaj, tylko że w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku. Analogicznie wygląda sprawa potencjału tego półogniwa chromowego. To też nie jest właściwy potencjał, który by nam wyznaczał pozycję chromu w szeregu napięciowym metali. W rzeczywistości, to tutaj jest błędnie, bo w rzeczywistości chrom byłby tutaj, między manganem a cynkiem. Później będę jeszcze o tym mówił. W każdym razie wróćmy na razie do tych reakcji żelaza, żeby skończyć temat. Widzimy, że H+ to jest zbyt słaby utleniacz, żeby nam przeprowadzić Fe2+ w Fe3+. Bo nas ten potencjał po prostu nie puszcza. To jest zbyt duża bariera do przeskoczenia, której akurat protony nie przeskoczą. Podobnie jest w przypadku na przykład cyny. Cyna wrzucona do kwasu solnego kończy swoje utlenianie na Sn2+. Po prostu tutaj też przejście Sn2+ w Sn4+ wymaga silniejszego utleniacza niż te H+. No a już w ogóle utlenienie ołowiu do ołowiu 4, żeby otrzymać związki ołowiu 4, to już w ogóle też jeszcze są potrzebne silne utleniacze, nie takie coś właśnie jak na przykład
jakieś tam protony albo jeszcze jakiś inny niezbyt silny utleniacz. Generalnie rozpatrzmy teraz taką sytuację. Rozpatrzmy sobie teraz taką sytuację. Mamy tutaj te potencjały dwóch tych półogniw żelazowych. Mamy półogniwo miedziowe i wiemy na podstawie na przykład tego i tego potencjału, tego górnego i dolnego, że taka reakcja nie zachodzi. No bo metal szlachetniejszy nie wyprze nam metalu mniej szlachetnego z roztworu, więc taka reakcja nie zachodzi. Zajdzie za to reakcja odwrotna. To żelazo wyprze, zredukuje nam te kationy miedzi i ta miedź zostanie przez żelazo wyparta z roztworu. Jeżeli do roztworu siarczanu miedzi wrzucić gwóźdź stalowy, no to on się pokryje takim fajnym płaszczykiem właśnie tej miedzi. I roztwór zmieni barwę na taką zielonkawą z czasem. No ale dobrze, chodźmy kawałeczek dalej. Mamy jeszcze raz ten potencjał, to półogniwo miedziowe i skonstatujmy to z tą wartością właśnie minus 4 setne volta z tych karty wzorów CKE. Bo pytanie, czy zajdzie w takim razie taka reakcja, jeżeli do roztworu chlorku żelaza 3 na przykład, albo azotanu żelaza 3, albo siarczanu żelaza 3, wrzuciłbym, przepraszam, na odwrót mówię, jeżeli bym wrzucił żelazo do roztworu siarczanu na przykład miedzi, to z tego by wynikało, można by tak interpretować te potencjały, że powstanie nam Fe3+, no bo mamy tu odpowiednio silny utleniacz. No i przy okazji powstanie miedź. Ale tak się akurat nie dzieje. Jeżeli wrzucimy miedź do roztworu chlorku żelaza 3 albo siarczanu żelaza 3 albo azotanu żelaza 3, to nastąpi redukcja do Fe2+ i miedź się akurat roztworzy. Czyli byłoby to na pozór sprzeczne z szeregiem napięciowym metali. Bo po prostu ten potencjał nas wprowadza w błąd i ja w ogóle jestem za tym, żeby go z tej karty wzorów w końcu usunąć, podobnie jak i ogniwo CRCR3+, bo to tylko po prostu wprowadza w błąd. To jest raz. A dwa, zwróćmy uwagę na to, że tutaj produktami tej reakcji byłoby to, co jest substratami tej następnej. A tę następną już akurat jesteśmy w stanie przewidzieć. Dlaczego? Dlatego, że właśnie potencjał standardowy tej reakcji połówkowej jest odpowiednio wysoki. Fe3+ są wystarczająco silnym utleniaczem, żeby utlenić miedź do Cu2+. I ta reakcja to nie jest jakiś mój wymysł, że to jest jakaś tam sucha teoria, tylko ona zachodzi w praktyce. Wykorzystują się na przykład w elektronice do trawienia płytek, na przykład drukowanych, wykorzystuje się te reakcje. Ja mówię o tym celowo, bo czasami widzę takie zadania właśnie, bo ktoś, nauczyciel, czy autor zbioru, czy jeszcze ktoś inny, był po prostu tym wprowadzony w błąd. Drugi taki właśnie błąd tego samego typu to jest to z tym półogniwem właśnie chromowym, o którym mówię. Generalnie nie jest możliwe otrzymanie Fe3+ w reakcji żelaza z kwasem solnym ani podczas wypierania się metali. Jeszcze tak kontynuując troszkę temat, to potencjał redukcji no zależy od stężenia, ale jest tym niższy, im niższe jest stężenie roztworu. No to równanie Nernsta. Ale nie wszystkie związki się dobrze w wodzie rozpuszczają. Jeżeli to są związki w wodzie trudno rozpuszczalne, no to ten potencjał też będzie niższy, bo stężenie roztworu będzie dużo niższe. Wobec czego w takich przypadkach ten standardowy potencjał redukcji odnosi się właśnie do roztworu nasyconego, pomimo tego, że jest ono dużo niższe niż 1 mol na decymetr sześcienny. I gdybyśmy tutaj porównali, tu tylko przypomnę, że nie ma osadów nierozpuszczalnych, są tylko związki dobrze, gorzej i bardzo źle rozpuszczalne. Bardzo źle, czyli w bardzo małych ilościach, ale rozpuszczalne. Wodą z nad nierozpuszczalnego, w cudzysłowie, siarczanu 6, ołowiu 2, nie należy pić, bo też się zatrujemy ołowiem. Bo wcale to nie jest nierozpuszczalne, tylko po prostu się rozpuszcza bardzo mała ilość danej ilości wody. No ale wróćmy do rzeczy. Zauważmy, że tutaj ten potencjał nam się układa w takim szeregu, że tutaj jest najniższy. To jest zgodne z tym, jak maleje rozpuszczalność tych halogenków srebra. No AGF tu akurat nie mamy, bo to jest związek bardzo dobrze w wodzie rozpuszczalny. A tu tak na przykład dla azotanu srebra możemy wyznaczyć go dla tego 1 mola na decymetr sześcienny, ale
Tu już dla pozostałych nie. Ale na jedną rzecz tu zwróćmy uwagę. Na ostatnią rubrykę. Tu mamy minus. Minus. Uczymy się, że srebro jako metal szlachetny nie reaguje z kwasami nieutleniającymi. Ale zwróćmy uwagę na to półogniwo, którego potencjał jest tak niski ze względu na niską rozpuszczalność AGI. A zatem srebro wrzucone do kwasu jodowodorowego po prostu się roztwarza. Ja to nawet pokazuję na filmie. Tam co prawda może nie widać, że to jakoś intensywnie idzie, ale się roztwarza, co można zresztą się samemu o tym przekonać, że rzeczywiście ta reakcja srebra z kwasem jodowodorowym zachodzi. No ale chodźmy kawałeczek dalej. Mamy już wyjaśniony pierwszy taki rzekomy absurd albo taki wyjątek chemiczny, który wyjątkiem nie jest. Jest to po prostu podyktowane zwykłymi prawami natury, prawami chemii można powiedzieć. Rozpatrzmy jeszcze potencjał wydzielania wodoru od stężenia roztworu. On maleje. Maleje. Mamy jednomolowy jakiś tam roztwór mocnego kwasu, 1 mol na decymetr sześcienny, to potencjał przyjmujemy za 0 i on generalnie maleje o stałą wartość przy wzroście pH o 1. Tu mamy dla czystej wody, to jest tam minus właśnie 413 mV, a tutaj mamy minus 820, mniej więcej 9 mV przy pH 14. W takim wyidealizowanym przypadku to jest właśnie taka piękna prosta. To tutaj, zwłaszcza przy końcach, taka piękna prosta by to nie była w układach rzeczywistych, ale na razie sobie tym nie zaprzątajmy głowy. Zadajmy sobie teraz pytanie. Jeżeli mamy roztwór KOH w wodzie, taki jednomolowy, no to mamy pH, przyjmijmy idealnie 14. Wobec czego potencjał wydzielania wodoru jest znacznie niższy od tego zera. Jeżeli byśmy zobaczyli na potencjał półogniwa cynkowego, ten standardowy, to jest minus 0,762. W takim razie jest to wartość wyższa. Wartość wyższa. Gdybym ja ją tutaj umieścił na wykresie, to byłaby ponad tą niebieską kropką przy pH 14. W takim razie wychodzi na to, że wodór jest za słabym utleniaczem w takim zasadowym roztworze, żeby utlenić cynk. Wobec tego, czy cynk powinien utleniać się w roztworze KOH? Powiemy znowu, że nie. A wiemy w praktyce, że tak. No i teraz pytanie, dlaczego? Dlaczego cynk się roztwarza, nie tylko cynk, ale tu akurat cynk jest taki fajny, bo to fajnie można na cynku akurat pokazać. Dlaczego cynk się roztwarza w roztworach zasad? No bo zobaczmy na to. Zobaczmy na to, że w roztworze zasadowym kationy cynku są wiązane w hydroksokompleks, czyli stężenie tych kationów cynku jest obniżane. A jeżeli jest obniżane właśnie to stężenie cynku, kationów cynku, to znaczy, że jest obniżany też potencjał redukcji. A zatem zobaczmy tutaj na to. Sumarycznie możemy zapisać taką reakcję, no bo te kationy cynku, które powstały w utlenieniu tego cynku, i tak są zaraz wiązane przez te kationy, które są w otoczeniu w roztworze reakcyjnym właśnie w ten kompleks, więc to stężenie tych kationów Zn2+, jest cały czas obniżane, obniżany jest potencjał. I potencjał standardowy takiego półogniwa cynku zanurzonego w roztworze np. KOH, to zobaczcie, jest minus 1,2 V. Jeżeli to teraz naniosę na ten wykres, to jesteśmy poniżej tej wartości, co oznacza, że ten wodór, pomimo że ma też obniżony potencjał wydzielania, to i tak jest wystarczająco silnym utleniaczem, żeby ruszyć ten cynk. Bo cynk właśnie po prostu, te jego kationy są usuwane, wiązane właśnie w te kompleksy i potencjał dzięki temu jest obniżany. Stąd też właśnie cynk roztwarza się w roztworach zasad. Ale proszę nie myśleć, że to jest potwierdza amfoteryczność cynku, bo tak właśnie nie jest. To wynika po prostu z niczego innego, jak z przesuwania odpowiednich równowag, przez to, że wiążemy po prostu te jony cynku. I to nam akurat potwierdza amfoteryczność, ale wodorotlenku cynku, bo gdyby tego nie było, to na powierzchni cynku po prostu powstałaby warstewka ZnOH dwa razy wzięte, i na tym by się reakcja prawdopodobnie skończyła. No ale generalnie tak nie jest. ZnOH dwa razy wzięte jest amfoteryczny, stąd też możliwe jest właśnie wiązanie takie
I to nam nie potwierdza amfoteryczności cynku, tylko co najwyżej wodorotlenku cynku, bo pierwiastki, będę o tym mówił w następnym filmie, amfoteryczne nie są. Ok, chodźmy jeszcze kawałeczek dalej. Rozpatrzmy taki ciekawy przykład, zanim dojdę w końcu do tych kwasów. Bo ja tu chcę pokazać wszystkie zawiłości, które nas w tej chwili interesują. Mianowicie dwa takie półogniwa. Na podstawie tego odczytujemy, że jeżeli zapiszemy sobie dwa równania reakcji, to zachodzi tylko ta górna. Metal mniej szlachetny, aktywniejszy, wypiera bardziej szlachetny, czyli miedź w tym przypadku, z roztworu i sam przechodzi w postaci kationów Pb2+ do roztworu. Oto to jest, żebyśmy określili kierunek tej reakcji redox, ten właśnie szereg elektrochemiczny. Ale to jest, mówimy, że miedź jest szlachetniejsza od ołowiu, ale gdyby zamiast roztworów wodnych, zamiast tej wody, użyć acetonitry, organiczny rozpuszczalnik. Wtedy te potencjały mają inne wartości. Zobaczmy na to. Co widzimy? Że tutaj to półogniwo ołowiowe ma wyższy potencjał. A co zatem idzie? Jeżeli byśmy zapisali znowu te dwie reakcje, to są te same, co są na górze, to tym razem skreślimy te na górze, jako tę górną, jako ta, która nie zachodzi. Zobaczmy, że zmieniając rozpuszczalnik, zmieniają się wartości potencjałów, mogą zachodzić roszady w tym szeregu aktywności metali, i zmienić możemy kierunek reakcji redox na przeciwny. Zmieniając rozpuszczalnik, czyli środowisko reakcji, możemy zmienić kierunek reakcji i możemy tu wywnioskować, że ołów jest szlachetniejszy od miedzi. Jeżeli rozpatrujemy środowisko acetonitrylu, to tak jest. A jeżeli środowisko wodne, to miedź jest szlachetniejsza. Jedźmy jeszcze kawałeczek dalej. Ja już to pokazywałem, ale jeszcze wolę przypomnieć. W roztworach wodnych te potencjały standardowe danych półogniw mają takie wartości, czyli widzimy, że z tego wynika, że kation Mn3+ jest silniejszym utleniaczem niż anion azotanowy 5. I wobec czego w wodzie zachodzi taka reakcja, w takim kierunku, że NO2 jest utleniany właśnie przez kationy Mn3+ do NO3-, a same kationy manganu się redukują do Mn2+. Tak jest w wodzie. Ale już w kwasie octowym jako rozpuszczalniku zachodzi reakcja odwrotna. Zachodzi po prostu reakcja odwrotna. To aniony azotanowe są odpowiednio silnym utleniaczem, żeby utlenić kationy Mn2+ do Mn3+. A zatem znowu zmieniając rozpuszczalnik, zmieniając środowisko reakcji, odwróciliśmy jej kierunek. To wynika stąd, że w zależności od środowiska, od na przykład rozpuszczalnika, każdy rozpuszczalnik inaczej z danymi jonami oddziałuje, z jednymi mocniej, z drugimi słabiej, więc zmieniając rozpuszczalnik możemy wpływać też na kierunek reakcji, bo tam akurat będzie rozpuszczalnik sprzyjał temu, żeby akurat zaszła taka, a nie inna reakcja. Generalnie zmiana rozpuszczalnika może nie tylko odwrócić kierunek reakcji redox, ale także umożliwić zajście całkiem innej reakcji. Co mam na myśli? No na przykład przypomnijmy sobie z chemii organicznej, coś co muszą i maturzyści i studenci wiedzieć, kiedy eliminacja, a kiedy substytucja, zależnie od rozpuszczalnika. Ale chodźmy tutaj do naszego przypadku. Na przykład teldur roztwarza się w stężonym kwasie siarkowym, dając właśnie taki ciekawy związek, zobaczcie tam Te4SO4, taki ciekawy siarcza. On jest zbudowany z kationu Te4-2+, to jest aromatyczny kation, który nie istnieje w roztworach wodnych. Nie istnieje, dlatego też w roztworach wodnych nie można go otrzymać, ale w stężonym kwasie siarkowym tak. I jeżeli byśmy, a tu jest jeszcze jego struktura elektronowa, żeby zobaczyć, że on jest faktycznie aromatyczny, ale teraz zobaczmy jeszcze na jedną rzecz. Mianowicie, ponieważ nie jest możliwe jego otrzymanie w roztworze wodnym, to znaczy, że w roztworach wodnych on nie może istnieć. A zatem jeżeli ja taką mieszaninę poreakcyjną po roztworzeniu tego telluru w kwasie siarkowym stężonym wleję do wody, to po prostu on mi się rozłoży na prosty kation Te2+ i na tellur. W stężonym kwasie siarkowym może istnieć taki kation, a w wodzie preferowany jest taki prosty kation. No dobrze, to chodźmy jeszcze kawałeczek dalej. Zobaczmy, w roztworze wodnym samorzutnie zachodzi taka reakcja, że to jod utlenia dwutlenek siarki
do anionów siarczanowych, właściwie tam powstanie roztwór kwasu siarkowego, ale stężony kwas siarkowy działa odwrotnie. Ta reakcja zachodzi odwrotna. To kwas siarkowy stężony utlenia jodki i po prostu sam redukuje się do SO2. Zmiana środowiska, w tym przypadku zmiana wody na kwas siarkowy, wody jako wyeliminowanie tej wody jako rozpuszczalnika, czyli też zmiana środowiska, powoduje nam zmianę kierunku tej reakcji. Bo właściwości substancji zależą nawet, między innymi też właśnie te utleniające i redukujące, zależą od środowiska, w jakim substancja się znajdzie. W przypadku substancji, które pełnią rolę no, nie tylko substratu, ale i też rozpuszczalnika, na przykład jeżeli prowadzimy coś w bardzo dużym nadmiarze innej substancji, to ona jest nie tylko reagentem, ale też rozpuszczalnikiem, to środowiskiem jest właśnie ta właśnie substancja, która jest w tym bardzo dużym nadmiarze. I teraz zobaczmy na przykład, gdybyśmy odrobinkę sodu wrzucili do wody i ta woda jest w bardzo dużym nadmiarze, no to środowiskiem właśnie jest też przy okazji woda. Nie tylko substratem, ale też i środowiskiem. Ja to lubię powtarzać i czasami to przytaczam, że zobaczmy, jak zmieniają się właściwości HNO3 i H2SO4 w zależności od stężenia. No jakby to były inne substancje, bo reagują z tym samym całkiem inaczej, bo się zmienia środowisko. Że środowisko nie rozumiemy nie tylko to, że my całkiem rozpuszczalnik zmienimy, ale też to, że my przede wszystkim możemy też zmienić stężenie tej samej substancji. Przez środowisko rozumiemy otoczenie cząsteczek albo jonów, które ta substancja tworzy w roztworze. Czy to są cząsteczki rozpuszczalnika, czy też przy odpowiednio dużym stężeniu tej substancji najbliższe otoczenie danej cząsteczki jonu będzie stanowić nie tylko cząsteczki rozpuszczalnika, ale też jej własne cząsteczki. Inne cząsteczki tej samej substancji, na przykład w stężonym HNO3 otoczeniem cząsteczki kwasu azotowego jest nie tylko woda, ale też inne cząsteczki tego kwasu. I po prostu te właściwości się będą zmieniać w zależności od tego, jakimi cząsteczkami jest otoczona właśnie cząsteczka danej substancji. Czy tylko wody, czy wody i innej substancji, na przykład samej siebie, czy jeszcze czymś innym. I po prostu to wszystko z tego wynika. Chodźmy kawałeczek dalej. Tu jest to, co powiedziałem przed chwilką, ale jeżeli teraz byśmy sobie przejrzeli inne tablice niż tę kartę wzorów, poszukali właśnie jakiś półogniw, niekoniecznie metaliczny, to się okaże, że reakcja jodu z H2SO4 nie zachodzi. A tymczasem zachodzi stężony kwas siarkowy, utlenia nam właśnie te jodki. Tutaj, przepraszam, miał być akurat jodek. Teraz zauważyłem, że tutaj ma być jod, a nie I2. I2 ma być produkt. Ale teraz wracając do tego narzędzia pospolicie używanego, to generalnie musimy znać jego ograniczenia, kiedy my go możemy stosować. Samo równanie Nernsta mówi, że ten potencjał zależy od stężenia. Ale raczej musimy rozpatrywać stężenia od tego jednego mola na decymetr sześcienny w dół, a nie w górę. Jak zmienimy w górę, to ten potencjał też się zmieni, ale nie tylko ze zmianą stężenia, ale również będzie to związane z tym, że zmieniamy środowisko. Zbyt duże stężenie to już też jest zmiana przy okazji środowiska. Zatem raczej w dół niż w górę. I to narzędzie staje się po prostu w pewnych momentach już zupełnie nieprzydatne, bo zmiana rozpuszczalnika może pociągnąć, zmiana środowiska może pociągnąć za sobą bardzo poważne konsekwencje, jeżeli chodzi o reakcję, która może nam zajść. No to chodźmy kawałeczek dalej. Potencjał standardowy takiego półogniwa wynosi 0,172 V. Z tego wynika, że miedź powinna reagować ze stężonym kwasem siarkowym? Nie. No właśnie, nie. Albo na przykład złoto. Czy z tych wartości potencjałów standardowych wynika, że złoto powinno roztwarzać się w wodzie królewskiej? Też nie. A się roztwarza. No właśnie, a dlaczego? No właśnie dlatego, że te potencjały zostały wyznaczone dla roztworów wodnych, dla wodnego środowiska i ich dotyczą. I tylko wtedy, póki poruszamy się w tym środowisku wodnym, możemy je rozpatrywać. Ale w przeciwnym przypadku już nie. I jak widzimy,
jak widzimy, taka rozcieńczona woda królewska, gdybyśmy ją rozcieńczyli wodą, nie będzie roztwarzać srebra, bo to będzie już inne środowisko. Wtedy te potencjały nas po prostu nie puszczą, nie puszczą tej reakcji roztwarzania złota. Zwróćmy uwagę także na to, dlaczego to się dzieje. No właśnie z tego powodu, że tutaj mamy też zmianę środowiska związaną z dużym stężeniem tych substancji. I to wcale nie musi być woda królewska, żeby roztworzyć złoto. Ok, no to przejdźmy w końcu do tych kwasów. Stęniający jest HNO3, zarówno stężony, jak i rozcieńczony. I w zależności od stężenia, ta reszta kwasowa redukuje się głównie do NO2, NO, N2O i różnych tam innych produktów. Generalnie stężony to się redukuje do NO2, czyli wydziela się brunatny gaz. Natomiast rozcieńczony, przez rozcieńczony rozumiemy normalnie taki 20-30% kwas, redukcja do NO, czyli bezbarwny, brunatniający na powietrzu gaz. Celowo tu napisałem reakcję z cynkiem, zaraz wyjaśnię dlaczego. Dlatego, że o reakcjach kwasu azotowego z metalami krąży wyjątkowo dużo herezji. Ale jeszcze też, zanim przejdę dalej, trzeba pamiętać o tym, że roztwarzanie metali właśnie w kwasie azotowym jest to proces skomplikowany. To nie jest tak, że wydziela się NO2, bo tak, i on się będzie wydzielał wiecznie, tylko jeżeli wrzucimy cynk do kwasu azotowego stężonego, to faktycznie na początku pójdzie głównie NO2. Nie znaczy, że NO czy innych produktów redukcji tam wcale nie będzie. Też będą. I ich udział się będzie w trakcie reakcji zmieniał. No bo jeżeli ten cynk będzie reagował, stężenie kwasu będzie maleć, to ten kwas automatycznie przestaje być stężony. Bo po prostu przereagowuje. Wobec czego będzie się też zmieniał ten produkt redukcji, wydzielający się jako główny. A zatem to nie jest tak, że NO2 do końca. I tak ma być, bo tak, a potem albo że nagle magiczna różdżka, dotknięcie, NO2 zmienia się, przestaje wychodzić, a zaczyna uchodzić nam NO na przykład. No dobrze, jeżeli chodzi o inne kwasy, H2SO4, rozcieńczony trawi metale aktywniejsze od wodoru, podobnie jak HCl, natomiast stężony jest zaliczany do utleniających. W trakcie reakcji reszta kwasowa redukuje się do SO2, ale także możliwa jest redukcja do innych produktów, o czym powiem za chwilkę. Na zimno reaguje powoli z większością metali. Jeżeli ktoś by się spodziewał, że to taki mocny kwas, więc jak tam wrzucić metal, to pewno go za chwilkę nie będzie. Jeżeli ktoś by to próbował zrobić, to się trochę rozczaruje, jak to w praktyce wygląda, bo to wcale nie jest tak, jakbyśmy się spodziewali. Zresztą stężony kwas siarkowy wcale nie jest specjalnie mocnym kwasem. Tak z perspektywy maturzystów na przykład, to istotne jest, żeby wiedzieli przede wszystkim, jak się zachowują kwasy wobec metali na zimno. To jest takie najistotniejsze. Ale przejdźmy teraz do konkretów. Srebro i miedź. Rozpocznijmy przegląd konkretnych reakcji z metalami. Nieprawdziwa jest informacja spotykana w wielu podręcznikach szkolnych, że to są metale, które roztwarzają się w HNO3 dopiero o stężeniach powyżej 20%. Ja kiedyś roztworzyłem właśnie specjalnie po to, żeby pokazać, że to jest bzdura, w 3% kwasie azotowym i miedź, i srebro. A teraz zobaczcie dlaczego. Dlatego, że jeżeli zobaczymy na te potencjały, porównamy te potencjały tych półogniw metalicznych z redukcją tego, ale zobaczcie, tu mamy potencjały standardowe. Dla mocno rozcieńczonych roztworów kwasu, dla kwasu azotowego ten potencjał standardowy to jest tam 5% z hakiem, dlatego ja tu napisałem około 5-6% roztwór HNO3. To są właśnie te potencjały standardowe. Już z nich wynika, że srebro i miedź muszą się roztwarzać w tym kwasie azotowym. No i się rzeczywiście roztwarzają. Wolniej co prawda niż w kwasach bardziej stężonych, w kwasie bardziej stężonym, ale się roztwarzają. Natomiast stężony H2SO4 działa na miedź i srebro dopiero na gorąco. Pomimo tego, że podręczniki często tak to piszą, jakby to miało iść na zimno, a jeżeli chodzi o opis doświadczenia, to nagle chcą, żeby to grzać. To po co, skoro to tak opisują, jakby to miało iść na zimno. Tu jeszcze może wrócę, akurat tak się złożyło, że niedawno dostałem informację, że ktoś próbował na lekcji pokazać, że kwas siarkowy stężony jest utleniający i wrzucił kawałek miedzi do właśnie tego stężonego kwasu siarkowego, no i troszeczkę się ktoś, że tak powiem, zdziwił
na lekcji, że to jest trochę inaczej niż jesteśmy, no często zresztą niewłaściwie przekonani. Okej, chodźmy kawałeczek dalej. Informacja, że miedź roztwarza się także w gorącym, stężonym kwasie solnym, nie jest prawdziwa. Takie równanie reakcji się lubi pojawiać. Na filmie o reakcjach metali z kwasem solnym tłumaczę, bo znalazłem kiedyś nawet opis tego doświadczenia. Opis jest słuszny i to, co tam jest obserwowane, też jest słuszne, a niestety wnioski są bardzo błędne. Na filmie tłumaczę, o co tak naprawdę chodzi. Tutaj jeszcze zrobiłem gwiazdkę. Gwiazdkę, żeby tutaj to uściślić, bo być może termodynamicznie taka reakcja jest możliwa, lecz zachodzi niezmiernie powoli, na przykład przez dziesiątki lat, czy nawet setki, zanim byśmy się doczekali na roztworzenie tej miedzi. Czy o takich przypadkach mówimy, że reakcja praktycznie nie zachodzi, no bo z perspektywy na przykład kilku godzin, czy nawet może i tygodni, nie zaobserwujemy, żeby ona zachodziła. A dwa, jeżeli byśmy zostawili to w naczyniu otwartym, to po prostu zacznie nam się z tego ulatniać ten HCl zamiast na przykład wodoru. Więc w dłuższej perspektywie również tlen nam zakłóci wynik doświadczenia, jeżeli to będzie w otwartym naczyniu. A dlaczego, to też za chwilkę wyjaśnię, dlaczego tlen to jest taki szkodnik, w niektórych przypadkach szkodnik. No dobrze, dlatego też. A może jeszcze nie dlatego też, ale zwróćmy na to uwagę, co tutaj napisałem, że wszystkie szkolne podręczniki i zbiory zadań podają, że miedź reaguje z kwasem siarkowym następująco. Takie równanie reakcji jest pokazywane i jeszcze bardzo często bez uwzględnienia, że tak naprawdę ta reakcja nie zachodzi w temperaturze pokojowej, tylko dopiero w podniesionych temperaturach. To samo równanie podaje część podręczników akademickich, ale o ile w ogóle podają równanie reakcji, bo część podręczników zawiera tylko informacje, zwłaszcza to dotyczy zagranicznych podręczników akademickich, że gorący stężony H2SO4 redukuje się do SO2, ale nie mówi nic, co się dzieje z tą miedzią, do czego ta miedź przechodzi po prostu, jaki jest produkt po prostu reakcji z tą miedzią. Generalnie jest to równanie podawane przez praktycznie wszystkie podręczniki szkolne i część akademickich jest prawdopodobnie błędne. Mianowicie to jest równanie reakcji proponowane przez starą literaturę, jeszcze XIX-wieczną, dla kwasu ogrzanego do około 130 stopni. Wtedy się praktycznie nie wydziela SO2, za to miedź przechodzi prawie że ilościowo w czarny siarczek miedzi 1. Ten siarczan miedzi też tu się pojawia w tym równaniu, ale zaraz to jeszcze też skomentuję. Natomiast ze wzrostem temperatury maleje udział CO2S jako produktu redukcji kwasu, a rośnie właśnie SO2. I na przykład w temperaturze około 200 stopni Celsjusza takie równanie reakcji można znaleźć w preparatyce Brauera, wydanie zarówno z 63, jak i 99 roku, ale zwróćcie uwagę, to jest metoda otrzymywania CU2SO4, a nie CuSO4. Co to oznacza? To oznacza tyle, że tutaj powstaje siarczan miedzi, siarczan 6 miedzi 1, a nie miedzi 2. Natomiast nie ma metody preparatywnej, która by pozwoliła otrzymać CuSO4, ten siarczan miedzi 2, o którym myślimy, w reakcji miedzi z H2SO4. Prawdopodobnie w ogóle w reakcji miedzi ze stężonym H2SO4 powstają jedynie związki miedzi 1. W 130 stopniach prawdopodobnie tak wygląda główne równanie reakcji, a w 200 wygląda tak. Nie CuSO4, a CU2SO4. To jest bardzo prawdopodobne. Ja to pokazuję na filmie, który zresztą nakręciłem specjalnie po to, żeby to pokazać. A dlaczego tak się dzieje, to też już wyjaśniłem na przykładzie z tym tellurem. Po prostu w wodzie najtrwalszy kation miedzi to jest Cu2+, w innych rozpuszczalnikach może być inaczej. Na przykład w takim stężonym kwasie siarkowym. Stąd też właśnie może powstawać produkt na innym stopniu utlenienia niż na przykład w środowisku wodnym by nam powstał. Generalnie CuSO4 otrzymuje się w reakcji miedzi z mieszaniną kwasu siarkowego 6 z azotowym 5. Na przykład tak to wtedy wygląda. I zamiast HNO3 można stosować inne utleniacze, może być H2O2.
jako ten utleniacz. No może mogą być jeszcze tam jakieś tam inne, generalnie HNO2, HNO3 albo H2O2 można, i wtedy nawet nie musi być to stężony kwas siarkowy, bo można to spokojnie przeprowadzić w roztworze wody. Dochodzimy kawałeczek dalej. Cynk. W końcu jest, się pojawia ten cynk. Podręczniki szkolne lubią nas informować o wyjątkowości reakcji cynku z HNO3 ze względu na silne właściwości redukcyjne tego metalu. Ale cynk zachowuje się raz, że podobnie jak inne metale, a dwa, potencjał tego półogniwa Zn, co prawda odniesiony do środowiska wodnego, więc nie możemy go do reakcji w stężonym kwasie odnosić, ale to generalnie widzimy, że to nie jest specjalnie silny reduktor. To jest po prostu przykład przekłamania. A do tego, przecież ja to pokazywałem przy okazji właśnie tego pytania, dlaczego cynk roztwarza się w zasadach, że silnie redukcyjne właściwości to cynk ma dopiero w obecności zasad, a nie kwasów, bo to zasady pozwalają obniżyć ten potencjał, czyniąc go silniejszym reduktorem. Natomiast redukcja do NH4+ jest prawdopodobnie możliwa na zimno w mocno rozcieńczonym kwasie rzędu 5% albo i mniej. Ja pokazuję na swoim starszym filmie, że da się go z taki bardzo rozcieńczony kwas na zimno zredukować do hydroksyloaminy NH2OH. Glin. Też przypadek szczególny, bo podręczniki często podają, że ulega pasywacji jedynie w stężonych kwasach, oczywiście utleniających. W istocie to jest tak, że zarówno z rozcieńczonym, jak i stężonym kwasem azotowym reaguje z porównywalną szybkością, no bo on ulega pasywacji w stężonym kwasie. Ale pasywacja nie zapewnia stuprocentowej ochrony. Reakcja bardzo powoli, ale zachodzi. I w obu przypadkach zachodzi z porównywalną szybkością. Stąd też, jeżeli i tu się roztwarza praktycznie z tą samą szybkością, to dlaczego mówimy, że w stężonym pasywuje, a w rozcieńczonym nie, skoro w jednym i w drugim się z tą samą szybkością roztwarza? To nie jest tak, że jak wrzucimy glin do rozcieńczonego HNO3, to on nam zacznie buzować, a w azotowym nic się nie będzie działo, bo też pokazuję to na osobnym filmie, jak to jest z tym glinem. Polecam, film się nazywa Glin niesforny metal. Generalnie jeszcze tutaj jest taka uwaga dosyć ciekawa, że produkt redukcji HNO3 na gorąco, stężonego HNO3 na gorąco, to jest prawdopodobnie N2O, tlenek, a właściwie podtlenek azotu tak zwany. Natomiast żelazo w temperaturze pokojowej pasywuje w stężonych kwasach, tu akurat musi być stężony azotowy, a reaguje z rozcieńczonymi. Czasami się znajduje informacje, że pasywuje na gorąco w stężonym kwasie. To nie jest prawda. Jeżeli wrzucimy do podgrzanego kwasu azotowego 5 stężonego żelazo, to bardzo intensywnie się w nim roztwarza. Natomiast chrom, jeżeli chodzi o pasywację, zachowuje się bardzo podobnie do glinu, tylko że ma jeszcze silniejsze tendencje do pasywacji, dlatego na przykład powłoki chromowe to są takie ładne, błyszczące latami, no bo po prostu ze względu na tę odporność na korozję, to jest skłonność do pasywacji. Co do żelaza i chromu, to znajomość zachowania się chromu wobec kwasów utleniających nie jest przewidziana w podstawie programowej, jeżeli chodzi o maturzystów. Chodzi mi o formułę 2023, pomimo że to jest bardzo pospolite pytanie na grupach, jak to reaguje z kwasami utleniającymi, kiedy to pasywuje, kiedy nie pasywuje, a to tak naprawdę nie jest wymagane. Nauczyciele też zresztą o to pytają, ale jeszcze co jest ciekawsze, to, że w próbnych arkuszach maturalnych wydawnictw również widziałem takie zadania bez informacji wstępne, które wykraczają poza właśnie podstawę programową, co oznacza, że autor tego próbnego arkusza również nie zna podstawy programowej i to jest rzecz dosyć smutna. Generalnie chrom roztwarza się w kwasie solnym i tworzy chlorek chromu 2. Tu sobie pozwoliłem zapisać równania połówkowe i równanie reakcji w postaci cząsteczkowej, ale jeszcze musimy wziąć pod uwagę, że jony Cr2+ bardzo łatwo ulegają utlenieniu przez tlen z powietrza, no, który powoli się tam przedostaje do tej mieszaniny reakcyjnej. I po prostu zobaczmy. Napisałem sobie kolejne dwie reakcje połówkowe, przejścia chromu 2 w chrom 3 i jak to teraz sumarycznie posumujemy teraz te dwie reakcje połówkowe, no to otrzymamy takie piękne równanie reakcji. Ale teraz się zastanówmy, bo jak to wygląda w praktyce? Jak ja wrzucę do rozcieńczonego kwasu solnego właśnie kawałek chromu, no to
bezpośrednio w reakcji z chromem powstanie mi ten chlorek chromu 2. Ale tlen, który tam się przedostaje powoli z powietrza, jeżeli to jest otwarte naczynie, to mi powoduje utlenianie właśnie tego chlorku chromu 2 do chlorku chromu 3. Czyli po roztworzeniu chromu w nadmiarze kwasu solnego, jakbyśmy to zostawili na powietrzu, to z czasem cały ten chlorek chromu 2 przejdzie w chlorek chromu 3. No i teraz zobaczmy. Załóżmy, że mamy taką sytuację, że cały chrom się roztworzył i cały ten chlorek chromu 2 przereagował w obecności nadmiaru kwasu z tlenem i przeszedł ten chlorek chromu 3. No to jak w takim przypadku wygląda ten bilans stechiometryczny, gdy w układzie przestaną zachodzić reakcje? Wygląda tak, jeżeli to sobie teraz posumujemy. Ale większość szkolnych źródeł podaje zupełnie inny bilans stechiometryczny, a nawet dwie wersje znalazłem i inne od tej właściwej. Mianowicie tu mamy to właściwe równanie reakcji, ale takie coś lubi się pojawiać właśnie w źródłach szkolnych i to jest zupełnie nielogiczne i wbrew jakiejkolwiek w ogóle wiedzy chemicznej jest to zwykła herezja. I takie równania połówkowe się widuje. Tutaj są nawet dwa. Dlaczego to jest herezja? Bo tu jest na siłę podzielone 6 elektronów, które z góry są założone, że tu się utlenia Cr2 do Cr3. Powstanie 6 elektronów i tu na siłę podzielone pomiędzy tak, żeby nam wyszło akurat 6. Po pierwsze, to jest błędne równanie i błędne równania połówkowe, bo równania połówkowe powinny nas doprowadzić do bilansu, a tu jest na odwrót. Tu jest na siłę wymuszony, na siłę po prostu zrobiony bilans dla z góry błędnie założonego właśnie tej błędnie założonej stechiometrii. Otóż po prostu to by oznaczało, że ten tlen z protonem i jeszcze z chromem do spółki musiałyby się umówić, jak się dzielą elektronami. No nie ma takiej możliwości, bo przecież ten kwas solny, który tam jest w probówce, nie obchodzi go, z jaką szybkością ten tlen tam się dostaje do środka. On robi swoje. Tlen się dostaje, robi swoje. Nie umawiają się przecież ze sobą, więc to byłaby jakaś magia i to jest takie równania reakcji, to jest takie niestety takie bajkopisarstwo podręcznikowe. Bo tlen w magiczny sposób nie zmienia ścieżki tej reakcji. Podatny na utlenianie jest także Fe2+. Dlatego roztwarzanie żelaza w kwasach nieutleniających też się prowadzi bez dostępu powietrza, jeżeli chce się otrzymać czyste sole Fe2+. No i teraz zobaczmy. Tu mamy równanie reakcji żelaza z kwasem solnym. Bez dostępu powietrza, no to tak fajnie idzie. Ale jeżeli tam się przedostaje tlen, to mamy powtórkę z rozrywki, jaka była z chromem. Z tą różnicą, że to utlenianie tlenem z powietrza w przypadku Fe2+, idzie wolniej niż w przypadku tych kationów chromowych. Ale bilans stechiometryczny przy nadmiarze kwasu, gdy w układzie przestają zachodzić reakcje chemiczne i również to mieliśmy na powietrzu, więc zakładamy, że co mogło przereagować, to przereagowało, tlen z czym mógł przereagować, to już przereagował, to też nam się zamknie ten bilans stechiometryczny w takim równaniu jak w przypadku tego chromu. No z tą różnicą, że zamiast chromu mamy tutaj akurat żelazo. I teraz, żeby się zabezpieczyć przed tym, co ktoś by mógł powiedzieć, że przedtem gadał, że nie jest możliwe, żeby powstało związki żelaza 3 w reakcji z kwasami nieutleniającymi, a teraz pokazuje, że powstaje. No debil jak. Proszę Państwa, no tak, ale równie dobrze można by powiedzieć, że to jest reakcja złota z kwasem solnym albo że to jest reakcja miedzi z kwasem siarkowym. No, a po co tu jest jeszcze dodatkowy reagent? Tak samo tutaj, zamiast tego kwasu mamy tlen jako ten dodatkowy utleniacz i przy okazji silniejszy utleniacz. Więc o tej reakcji nie powiemy, że to jest reakcja z kwasem solnym, tak samo o tej nie możemy powiedzieć, że to jest reakcja z kwasem solnym, bo tutaj mamy trzy substraty, to jest reakcja z kwasem solnym i tlenem. Żelaza z kwasem solnym i tlenem na przykład, a nie z samym kwasem solnym. O tym trzeba też pamiętać. No chodźmy kawałeczek dalej. Zobaczmy na te potencjały standardowe. Z nich wynika, że w rozcieńczonych wodnych roztworach powinna zachodzić taka reakcja, że w obecności protonów, ze względu na ten niższy potencjał, powinny się te kationy być utleniane do Cr3+, że to jest możliwe. To dlaczego
reakcji właśnie chromu z kwasem solnym powstaje CrCl2, a nie CrCl3. Dlatego, że ta reakcja roztwarzania tego chromu zachodzi szybko, a ta druga zachodzi niezmiernie powoli. Z tlenem akurat zachodzi szybko, ale z protonami już nie. To utlenienie idzie bardzo topornie. Więc ten CrCl2, gdybyśmy go rozpuścili w kwasie solnym, bez dostępu powietrza i poczekali tam ileś lat, no to on nam przejdzie w ten CrCl3. Ale są znane katalizatory tej reakcji. To oznacza, że jeżeli ja bym do kwasu solnego wrzucił chrom i dodał tego katalizatora, i to bez dostępu powietrza, też otrzymam CrCl3. Bez dostępu powietrza, bo po prostu mamy ten katalizator, który nam to przyspieszy, to utlenienie Cr2 plus do Cr3 plus. Jeszcze tylko zwracam uwagę, że te pół ogniwa nie wyznaczają miejsca żelaza i chromu w szeregu napięciowym metali. Tak króciutko jeszcze o pasywacji chcę wspomnieć, bo pasywacja polega na wytworzeniu się warstewki tlenku odcinającej dostęp kwasu do metalu. I ta warstewka no, praktycznie już nie reaguje z tym kwasem. Ale pamiętajmy o tym, że pasywacja ma tylko powierzchniowy charakter. W skali makro stwierdzamy, że się metal nie roztwarza, no bo nawet nie musimy zauważyć, że cokolwiek się z nim stało po wrzuceniu do kwasu. Ale pytanie, czy można jakoś zobaczyć tę pasywację? No tak w cudzysłowie zobaczyć. Można się przekonać, że ona faktycznie jest. Bo jeżeli wrzucimy kawałek żelaza do rozcieńczonego kwasu azotowego, to on się roztwarza. W stężonym nie. Jeżeli najpierw zanurzymy go w kwasie stężonym, a potem go przeniesiemy do kwasu rozcieńczonego, to w rozcieńczonym kwasie się nam ten przedmiot nie będzie roztwarzał, bo jest już zabezpieczony przez ten kwas stężony tą warstewką pasywną. I tak zresztą właśnie odkryto pasywację. To dopiero taki przedmiot, jak go wyjąć z kwasu azotowego, to dopiero trzeba go zarysować, przetrzeć jakimś papierem ściernym i dopiero jak go wrzucić do kwasu rozcieńczonego, to się roztwarza. Tak właśnie tę pasywację odkryto. Mangan i ołów, już tak na koniec tego przeglądu, wiele podręczników błędną informację podaje, że te metale pasywują w reakcji ze stężonym HNO3. To dla mnie dowód na to, że podręczniki piszą ludzie, którzy doświadczeń nie robią, bo generalnie mangan intensywnie reaguje, a ołów powoli, gdyż pokrywa się po prostu warstewką kryształków azotanu 5 ołowiu, które ograniczają szybkość reakcji, ale to nie jest pasywacja. Tu nawet to widać. Są takie dwie łezki ołowiowe, właśnie w kwasie, widać nawet ten NO2. Tu jest na dole osad azotanu 5 ołowiu, który się średnio rozpuszcza w tym bardziej stężonym kwasie. I widzimy, że te łezki też są pokryte białym nalotem. Ale widzimy, że reakcja sobie idzie, tylko po prostu idzie wolniej przez to, że jest trudniejszy dostęp do reagentów do siebie. No z takich bubli, zadań bubli, bardzo na przykład nie lubię tego zadania, ani jemu podobnych, bo są totalnie oderwane od rzeczywistości i sprzeczne z wszelaką chemią. Dlaczego? Bo do roztworzenia próbki mosiądzu o masie 50 gramów zużyto tyle i tyle 60-procentowego 3-roztworu kwasu azotowego 5. Oblicz zawartość procentową cynku w stopie. Nie ma takich metod analitycznych. Dlaczego? Dlatego, że no, nie ma możliwości określenia na po takiej podstawie składu stopu. Więc o tym zapominamy. Po prostu o co chodzi? Przypomnijmy sobie, co mówiłem, że roztwarzanie jest procesem skomplikowanym. To nie jest tak, że będzie się wydzielał NO2 i koniec, bo to jest kwas stężony, więc musielibyśmy bardzo dokładnie zważyć wszystkie produkty redukcji, żeby określić, ile konkretnie moli mogło nam przereagować tego kwasu. I tak się roztwarza stopy w nadmiarze kwasu, a dopiero potem ten roztwór poreakcyjny się bada na przykład w reakcjach strąceniowych, ile tam czego w tym roztworze jest, żeby określić jego skład, ale nie na takiej podstawie, żeby jakoś określić masę zużytego kwasu. Generalnie, co trzeba tutaj w ogóle zrobić, żeby dojść do tego wyniku, który podał autor zadania, to trzeba po prostu odgadnąć, jakie sobie równania założył. Dla cynku założył redukcję do NH4NO3, a dla miedzi do NO2. No to jest w ogóle już jakieś takie paradoksalne. Bo to są reakcje, no, że tak powiem, które autor sobie założył, ale to jest totalnie oderwane od rzeczywistości. To nie jest zresztą jedyne zadanie, które na takim założeniu widziałem. Albo to z próbnej matury przeprowadzono reakcję 12 gramów cynku z 10 centymetrami sześciennymi wodnego roztworu kwasu azotowego
Ale teraz zobaczmy, co tutaj dalej mamy. Czas stężony, ok. Produktami reakcji są dwie sole. Jedną z nich stosowano jako nawóz sztuczny w rolnictwie w celu obniżenia pH gleby, wydzielono z roztworu, a następnie stopniowo rozkładano w temperaturze 440 Kelvin, nieważne w jakich warunkach. Przebiegły reakcje i oblicz objętość wydzielonego gazu, tlenku azotu 1, wyrażoną w decymetrach sześciennych. To ja tu mam pytanie, jakim cudem wydzielono całą tę sól, żebyśmy obliczyli tę objętość? A dwa, jakim cudem kwas tak ilościowo przeszedł akurat w azotan amonu, zakładając, że taka reakcja by biegła. Że głównym tym produktem dla stężonego kwasu byłby ten faktycznie azotan. Generalnie jest to totalnie oderwane od rzeczywistości i nikt na pewno takiego doświadczenia nie zrobił, bo ono nie ma prawa wyjść. Generalnie nie jest możliwe ani rozdzielenie tych soli tak, żeby je wydzielić w 100%, dlatego się w każdą z tych soli, jeżeli nawet ten azotan cynku wydzieli z pewną wydajnością, no bo musimy wziąć pod uwagę, że tam jest druga sól, która też nam może zacząć krystalizować w pewnych warunkach, więc to nam ograniczy tę wydajność. Więc nie ma możliwości, żeby je rozdzielić, a dwa, no skoro nie ma możliwości, żeby je rozdzielić, to nie jesteśmy w stanie całej tej soli wydzielić i ogrzewać tak, żeby obliczyć tę ilość tego akurat N2O. Bo to jest właściwe równanie reakcji dla kwasu stężonego, nie znaczy, że cały czas będzie się ten NO2 wydzielał. Generalnie jeszcze widziałem takie zadanie z roztwarzaniem stopu cynku z żelazem. Autor założył, że cynk się roztworzy w kwasie azotowym, a żelazo spasywuje. Też nie ma takiej możliwości, bo ta pasywacja zachodzi na powierzchni żelaza, czyli pod warunkiem, że mamy powierzchnię żelaza. Jeżeli mamy stop, zakładając, że to jest roztwór taki idealny, że to jest taki idealny stały roztwór, to nie ma tej powierzchni żelaza. Każdy atom żelaza może być otoczony atomami cynku, to nie ma możliwości, żeby on spasywał, bo po prostu z tym kwasem przereaguje, więc efekt będzie taki, że albo cały stop się roztworzy, a nawet jeśli, to zamiast tego żelaza będzie po prostu jakiś tlenek żelaza. Dopiero gdybyśmy wzięli na przykład cynk, stopili i wrzucili do niego, wsypali do niego na przykład kulki łożyskowe i szybko to ochłodzili i to wrzucili do kwasu azotowego, to cynk się faktycznie roztworzy, a żelazo, ponieważ ma występuje w osobnej fazie, to ma konkretną powierzchnię, więc jak kwas dojdzie do tej konkretnej powierzchni, to dopiero wtedy możliwa jest pasywacja, ale nie tak w stopie. No dobrze, to w sumie wszystko, co chciałem powiedzieć. Dziękuję wytrwałym za uwagę i zapraszam na kolejny film poświęcony amfoteryczności, czyli co? On już będzie mniej z elektrochemią związany, tam tylko w sumie będzie niewielki udział tej właśnie elektrochemii, ale żeby też, że tak powiem, domknąć to jakoś sensownie, to właśnie jeszcze poopowiadam trochę o tej amfoteryczności, czyli właściwie co, bo to jest to też bardzo zagmatwane w szkole, ogólnie w szkolnictwie, pojęcia w rzeczywistości bardzo proste. Ok, to dziękuję za uwagę, pozdrawiam, no i do usłyszenia w kolejnym filmie. Pozdrawiam, cześć!